Dobry wieczór Państwu. Serdecznie się cieszę, bardzo się cieszę, a serdecznie Państwa witam. Właśnie, że mamy dzisiaj to szczególne, inaugurację szczególnych wieży spotkań, gdzie inspiracja przyszła z hasła, które jest, przyznacie, dobrze znane, ale chyba rzadko kiedy się ludzie zastanawiają, gdy przyglądają się temu hasłu. A chcę, nie wiem, czy wszyscy jesteśmy tego świadomi. Ja też w zasadzie nie byłem tego świadomy. Owszem, czasami widziałem to hasło na różnorodnych sztandarach, ale nie byłem świadomy, że jest to w ogóle hasło, które jest dewizą Wojska Polskiego i w związku z tym na sztandarach wojskowych jest umieszczane. A mnie przyszło do głowy, że ono jest całkiem dobre do tego, aby przedstawić sprawy, o których mówi Biblia, o których mówi chrześcijaństwo, bo przecież myśl o Bogu, myśl o honorze, myśl o ojczyźnie, to są to takie myśli, które na pewno, hasła, które na pewno można wykorzystać w kwestiach dotyczących Boga, zbawienia, wiecznej ojczyzny, która przecież też, o której też przecież Pismo Święte mówi. No i w związku z tym pomyślałem sobie, że przygotuję taką serię wykładów, spotkań, które następnie będzie można wykorzystać po prostu w kościele. Chciałbym jeszcze poinformować, tak tytułem jeszcze wstępu, że w związku z tym, że naszych spotkań będzie sześć, to na każde hasło Bóg, honor, ojczyzna, można powiedzieć na trzy te pojęcia, będzie po dwa wykłady. Czyli o Bogu będziemy mówić poprzez dwa wykłady. W zasadzie to bym powiedział w ten sposób, że na wszystkich wykładach będziemy mówić o Bogu. Ale jakby rozwijać pewne myśli, będziemy właśnie przez dwa wykłady będziemy mówić o Bogu jako o sobie, o Jego pozycji względem nas i naszej pozycji względem Niego. Na temat honoru także poświęcimy dwa spotkania, no i na temat ojczyzny kolejne dwa. Czyli każdy człon naszego hasła będzie miał dwa spotkania, a więc będzie nieco czasu, żeby rozwinąć. Oczywiście na temat Boga to można rozmawiać, wykładać, pisać przez całe dni, tygodnie, lata i oczywiście potężne instytucje są do tego powołane, przede wszystkim kościół, kazalnice, ambony cały czas głoszą o Bogu, a więc o Bogu można mówić w nieskończoność i my oczywiście tylko pewne może podstawowe rzeczy dotkniemy, a nie dotkniemy oczywiście wszystkiego, bo to jest niemożliwe. Tak naprawdę, skoro Bóg jest wieczny, a my mamy nadzieję kiedyś żyć wiecznie, to cała wieczność będzie, nie obejmie Boga i każdego dnia w wieczności będziemy mieli możliwość rozmyślać, rozważać o Bogu, oddawać Mu cześć. I nigdy nie będzie już wszystko wiadomo i nigdy nie będzie już wszystko, wszystkie tajemnice Boże nie będą odkryte, a więc cała wieczność, nawet nasza wieczność, w której ewentualnie przyjdzie nam funkcjonować, mamy taką nadzieję, chrześcijańską nadzieję, nie znudzi nam się, gdy będziemy coraz to nowe aspekty Boga poznawać, Jego cech charakteru, no i takiej szczególnej cechy, Bożej cechy, jaką jest cecha miłości Boga, prawda? Bo zgodzimy się, że jest to taka najwspanialsza cecha, o której możemy powiedzieć, że Bóg ją posiada. Tak jak już wspomniałem, na różnorodnych sztandarach wojskowych to hasło Bóg, honor, ojczyzna występuje i w związku z tym ono nabiera takiego troszkę takich cech skojarzeń bitewnych, wojennych, prawda? A nie każdy chrześcijanin jakby utożsamia się w 100%
z tym aspektem takim bitewnym, wojennym. Ja to oczywiście jak najbardziej rozumiem, bo w zasadzie możemy powiedzieć o chrześcijaństwie jako o religii pokoju. Przecież chrześcijaństwo i główny bohater chrześcijaństwa, Jezus Chrystus, nie używał przemocy, nie dążył do władzy, nie wprowadzał swoich poglądów siłą, walką, wojną. A więc kiedy niektóre organizacje próbują zabarwiać religijność, chrześcijaństwo takim elementem może nie patriotycznym, ale nacjonalistycznym, to niekoniecznie chrześcijaństwo biblijne się z tym utożsamia, prawda? Dlatego jest tutaj pewien taki czasami dysonans, gdy nawet rozważamy to hasło w kontekście jego zgodności z prawdziwą biblijną ideą chrześcijaństwa. Niemniej jednak też można o chrześcijanach powiedzieć, że jesteśmy w pewnym sensie żołnierzami, tak? I że nasze życie, które możemy porównać do chrześcijańskiej wędrówki, ono jest także pewną bitwą, którą powinniśmy jako chrześcijanie wygrać. Mamy nawet określonego dosyć precyzyjnie przeciwnika, tak? A tym przeciwnikiem, o którym Pismo Święte mówi, który jakby stara się nas pokonać, zepchnąć z właściwej drogi, no to oczywiście jest osoba szatana, kiedyś wspaniałego anioła, który jednak według tego, co Pismo Święte mówi, zbuntował się przeciwko Bogu. No i to doprowadziło do potężnego konfliktu, który szatanowi udało się zaszczepić na ziemię, udało się wciągnąć w ten konflikt naszych pierwszych rodziców, no i tak dalej, dalej, kolejne pokolenia i my także w związku z tym bierzemy udział. Więc jesteśmy jakby wrzuceni w ten konflikt. Byśmy o tym nie zdecydowali. No. Gdy się rodzimy, to rodzimy się, można powiedzieć, tak jakby na polu bitwy, prawda? Biblia, jeden z tekstów biblijnych mówi: bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli tak można, troszkę ja to sparafrazuję ten tekst, nie z samym sobą, chociaż także, bo mamy pewne wrodzone słabości odziedziczone po naszych rodzicach, ale jest jeszcze istota inteligentna, którą wspierają inne istoty inteligentne, które w sposób przemyślany, zorganizowany działają, aby indywidualnie każdego z nas pokonać, a także oczywiście, żeby wyzwanie, które zostało rzucone przede wszystkim Panu Bogu, według tego swojego planu zrealizować. Ale Pan Bóg też ma swoje plany, no i w związku z tym oczywiście te plany będą realizowane. Gdy mówimy o ojczyźnie, o tym trzecim elemencie, to oczywiście jako obywatele i najczęściej w naszym kraju narodowości polskiej myślimy bardzo pozytywnie także o tym elemencie, gdy zwłaszcza jesteśmy może za granicą, a jeszcze jak to wiemy, nieraz w historii naszego kraju było na wygnaniu, na zesłaniu, gdzie nie można było wsiąść następnego dnia w samolot i powrócić do kraju, ale to była gdzieś hen mglista nadzieja, no to wówczas to ta ojczysta mowa, gdy na przykład będąc za granicą, prawda, usłyszymy swój język gdzieś, w którym się posługujemy na co dzień, no to jakby serduszko od razu nam inaczej bije i dosyć łatwo z taką osobą nawiążemy kontakt, gdzie niekoniecznie w kraju by to takie było oczywiste, prawda? Ale gdzieś na obczyźnie ta wspólna mowa, czy ten wspólny rejon, z którego pochodzimy, to jakoś nas zbliża. A więc ten element taki właśnie domu rodzinnego, ojczystego kraju jest elementem, który także
jest ważne, prawda? No i oczywiście miłość. Szczególnie to możemy powiedzieć w kontekście Boga, już abstrahując od podziałów na kraje, na narody, jest czymś, co na pewno w haśle dotyczącym przede wszystkim Boga jest obecne. I dlatego też o tej Bożej miłości troszkę dzisiaj będziemy nawiązywać. Drodzy, dzisiejszy wykład nosi tytuł O tym, co ważne. Jest to wykład, który poświęcimy pierwszemu członowi naszego hasła, czyli Bogu, bo idea Boga, zgodzimy się, że w tym haśle to idea Boga jest jakby przede wszystkim na pierwszym miejscu postawiona, uważam jak najbardziej słusznie. I idea Boga jest tak wspaniała, tak rozległa, tak doniosła, no, że na pewno godzi się, aby na pierwszym miejscu mówić o Bogu. Ja postawiłem tutaj w kontekście Boga kilka pytań, które często też możemy usłyszeć, czy nawet sami możemy je nieraz mieć w głowie, jak które się rodzą same, prawda? Przede wszystkim często ludzie pytają, czy Bóg w ogóle istnieje, czy idea Boga jest rzeczywiście realna, rzeczywista. Gdzie Bóg przebywa, niektórzy pytają, prawda? Czy On, jaki On jest, czy jest zainteresowany nami, jakie ma cechy charakteru, prawda? Jak wygląda, oczywiście, też można takie pytanie postawić. Tutaj można kolejne, czy możemy się z Nim skontaktować, tak? Czy On się w ogóle nami interesuje, czy jest jakiś przepływ informacji pomiędzy Nim a nami jako ludźmi, tak? Czy możemy też mówić w formie takiej indywidualnej pomiędzy Bogiem a mną samym, tak? No i właśnie, czy to jest dalej powiązane, czy On się w ogóle nami interesuje, skoro jest tak potężny, jeśli w ogóle istnieje. No i drodzy, pozwólcie, że chociaż kilka zdań na temat każdej z tych pytań, które tutaj pozwoliłem sobie postawić, kilka zdań jakiegoś rozwinięcia, komentarza. Od razu powiem, czy On istnieje, to zostawimy nieco później. Zakładamy jako chrześcijanie, że On istnieje, tak? I nie mamy co do tego w zasadzie wątpliwości, ale czasami mamy trudności jakby przedstawić komu, przekonać sceptyka, osobę niewierzącą, że rzeczywiście On istnieje, prawda? Ale zakładamy jako wierzący, że On istnieje. Niemniej jednak czasami człowiek wierzący może taki mieć moment zachwiania, czy po prostu wątpliwości, czy może przeczyta jakiś artykuł, który kwestionuje, jest pisany z pozycji ateistycznej. No i czasami po prostu niektóre z tych pytań powracają. Co byśmy powiedzieli na temat miejsca przebywania Boga? Ja przyjmuję taką formułę tych spotkań, że niekoniecznie ja zawsze będę mówił, ale jeśli Państwo nasuwają się jakieś istotne myśli, to możecie też podnieść rękę i zapytać, czy zgłosić, że coś chcielibyście powiedzieć w danej kwestii. No i też jakby przyjmuję, że będę mógł czasami postawić pytanie do takiej wspólnej dyskusji, prawda? Także chciałbym i wyobrażam sobie, że dla mnie by było najwspanialej, gdyby Państwo właśnie też to tak przyjęli w ten sposób, że nie jesteście tylko biernymi słuchaczami, ale także oczywiście jesteście ludźmi, którzy będą brać w sposób taki aktywny też udział w naszych spotkaniach. A więc gdzie przebywa? Dzieci często odpowiadają, Bóg jest wszędzie. Tak? Bóg jest wszędzie. Ale na przykład w modlitwie Ojcze Nasz
Modlimy się do Boga słowami, które nauczył nas Pan Jezus, i w tych słowach dowiadujemy się, że nasz Bóg Ojciec jest w niebie, tak? Czyli gdzieś tak naprawdę niezbyt precyzyjnie określonym miejscu. Najczęściej, gdy myślimy o tym niebie, no to podnosimy głowę do góry, a ci, którzy tam z drugiej strony planety akurat w tym samym czasie się modlą, też podnoszą głowę do góry, ale tak dokładnie to w drugą stronę. No i gdzieś ten Bóg w przestrzeni kosmicznej, czy może nawet ponadkosmicznej, przebywa właśnie w tym niebie. A drodzy Państwo, na naszych spotkaniach będzie taka szczególna księga nam towarzyszyć. Ja ją nazywam, lubię takie określenie, my ją znamy, Pismo Święte, Biblia. Ja ją też często nazywam Bożą Księgą, tak? Bo to jest księga, która mówi o Bogu i która jest natchniona przez Boga, i dlatego czasami będziemy tutaj do niej nawiązywać, dosyć często nawet. A jeśli na slajdzie będzie jeszcze taki dodatkowy zwój, to znaczy, że ten tekst, który wtedy jest na tym slajdzie, gdzie jest zwój, za chwilę będą, to znaczy, że jest to cytat właśnie z Pisma Świętego, a więc jest to taki szczególny cytat. A więc na pewno należy rozumieć, że Bóg, który jako osoba przebywa w niebie, On jakby przenika cały wszechświat. To wszystko, co stworzył, On wszędzie przenika, prawda? Nie ma w tym całym wszechświecie żadnej tajemnicy dla Niego. Dlatego słusznie możemy powiedzieć, że Bóg jest wszędzie, w tym sensie, że On kontroluje cały wszechświat, nic Mu nie umknie. On to wszystko zaprojektował, On to wszystko stworzył i nad tym czuwa, i Jego mocą to wszystko funkcjonuje. Tak? Jak wygląda Bóg? Też to jest takie pytanie, które dzieci często stawiają. A jak ten Bóg wygląda? I tak sobie przypominam historię związaną z moimi dzieciakami. Pierwszą moją córeczką, Joasią, która miała może wtedy około 2 lat. I tak był parapet. Ona stała na tym parapecie, ja ją podtrzymywałem. Oglądaliśmy tam, już nie pamiętam dokładnie, co żeśmy oglądali. No ale w pewnym momencie ja jej mówię, wiesz co, popatrz w niebo i tam w tym niebie to mieszka Pan Bóg, ten, który nas stworzył. A ona tak patrzy i mówi, tatusiu, ale ja nie widzę Pana Boga. No więc niestety ja też nigdy nie widziałem Pana Boga, dlatego nie mogę też powiedzieć dokładnie, jak Bóg wygląda. Tego nie wiemy jako ludzie dokładnie, tak? No, ale coś wiemy. Nie jest to tak całkiem, że nic nie wiemy. Coś wiemy o Bogu, nawet o Jego wyglądzie. Niektórzy z proroków nawet mieli wizję Boga, a nawet mamy coś więcej powiedziane, że my jako ludzie to jesteśmy stworzeni jakby na obraz i na Boże podobieństwo, tak? Czyli możemy się spodziewać, że jesteśmy jakimś takim odbiciem Boga. Nie tylko w sensie może tym, że potrafimy myśleć, czy mamy świat uczuć, prawda? Oczywiście my mamy pozytywne i negatywne. Te negatywne to oczywiście nie dotyczą Boga, ale no jako istoty upadłe to nas akurat dotyczą. No ale czy podobieństwo między nami a Bogiem może też obejmować sferę fizyczną? Biblia nie zaprzecza temu. Często, kiedy opisuje Boga w proroctwach, to mówi o Bożej ręce, o Jego oku, które patrzy, prawda? O tym, że Bóg wszystko słyszy, prawda? Czyli ma też zmysł właśnie słuchu.
Także często ten Bóg jest tak opisywany w sposób ludzki, taki antropomorficzny. A więc chociaż Boga nie widzieliśmy, możemy się spodziewać, że Jego postać w jakiś sposób jest podobna do nas. Ale dlaczego jest bariera, że nie możemy Boga oglądać? I Biblia wyjaśnia to prosto. To nasze grzechy powodują, że między ludzkością a Bogiem powstała bariera i nie możemy Boga ani oglądać, ani bezpośrednio się z Nim kontaktować. Ten kontakt został ograniczony z jednego takiego powodu, z powodu grzechu, do którego my jako ludzkość jesteśmy już w pewien sposób przyzwyczajeni, ale dla Boga czystego, świętego grzech jest tak obrzydliwy, że nie jest możliwe, aby grzesznik, który chociażby w pewnym tylko stopniu ma w swojej naturze ten element grzechu, aby mógł bezpośrednio z Bogiem obcować. Owszem, mówimy tu także o pewnych wyjątkach. Prorocy mogli z Bogiem się kontaktować, ale tylko jeden prorok z wyjątkiem Jezusa rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, a i to Boga nie mógł obejrzeć, tak jakby można powiedzieć, żeby zobaczyć Jego oblicze, prawda? Mam na myśli Mojżesza. Historia biblijna mówi, że Mojżesz tylko tak troszkę z tyłu jakby Boga zobaczył. A więc nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, jak Bóg wygląda, ale tak jak już żeśmy tutaj rozwinęli tą myśl, coś niecoś wiemy. Czy można z Bogiem się skontaktować? Wspomniałem tutaj o prorokach biblijnych, którzy mieli taką możliwość. I właśnie wspomniałem o Mojżeszu, który mógł rozmawiać z Bogiem w sposób bezpośredni. Inni nie mieli takiego przywileju. Oni mieli wizję czasami, a czasami na przykład mogli mieć sny od Boga, w których Bóg objawiał im pewne nauki, prawdy, czy także po prostu pewnych wizji sennych doznawali. I w ten sposób ten kontakt z prorokami był utrzymywany. Wiemy też, że na początku, jeszcze po upadku w grzech, też ten kontakt był taki, że nasi pierwsi rodzice rozmawiali z Bogiem, który już jednak jakby się tak w inny sposób troszkę przejawił. On był w stacie powiewu dziennego. Jednak nasi rodzice to zrozumieli, że to Bóg, i ukryli się. No właśnie, czy nami się... czyli prorocy się kontaktowali z Bogiem, mieli tą możliwość, a my jako ludzie mamy możliwość, tacy zwykli, szarzy, przeciętni byśmy mogli powiedzieć, czy my mamy możliwość kontaktować się z Bogiem? No i drodzy, odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna, tak? W jaki sposób możemy kontaktować się z Bogiem? To ja nie muszę tutaj z zakazalnicy o tym mówić, wierzę, bo każdy chrześcijanin wierzący to chyba o tym wie, że można z Bogiem się kontaktować, tak? Możemy się z Nim kontaktować, czy nie? Kiwamy głowami, tak? Tak, czyli przede wszystkim mówimy tutaj o modlitwie, tak? Jako takim pewnym ćwiczeniu umysłowym, ja bym to tak nazwał, bo wypowiadamy pewne myśli, pewne prośby czy pewne słowa uwielbienia dla Boga. Mówimy do Niego, nie widząc Go ani nie słysząc, nie odbierając Go zmysłami, ale Pan Bóg nas do tego zachęca, żebyśmy wyobrażali sobie, że On to słyszy, że On to widzi i my do Niego rozmawiamy tak, jakby On był, chociaż my Go właśnie nie widzimy i nie słyszymy i nie mamy takiego jakby właśnie bezpośredniego kontaktu. Ale On nas zapewnia, że nas widzi, słyszy i reaguje na to, co my do Niego mówimy. Nawet nas zachęca do tego, abyśmy w ten sposób do Niego mówili.
Dzisiaj ludzie na ogół listów nie piszą, ale ja ostatnio, nie tak całkiem kilka dni temu, ale może to około rok czy półtora roku temu, napisałem list. I to był list, który napisałem do mojego 18-letniego syna. A polegało to na tym mniej więcej, że tak, on poprosił mnie o to, w związku z tym, że mieszkamy już w różnych miejscach, poprosił mnie: tato, potrzebne mi są zdjęcia takie, wiesz, te legitymacyjne, weź mi to, prześlij pocztą, bo potrzebuję. No to dobrze, to ja wziąłem zdjęcia, no żeby się nic im złego nie stało, wziąłem białą kartkę, obłożyłem, no i wkładam do koperty. I nagle sobie tak pomyślałem: biała kartka, koperta, napiszę do syna list. I to był pierwszy raz, gdy do 18-letniego mojego syna napisałem list. Nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, no bo już troszkę inne czasy. No i napisałem mu ten list, w tym liście napisałem między innymi: synu, wiesz, kiedyś to były takie czasy, kiedy ludzie kontaktowali się, gdy dzieliła ich odległość, właśnie przede wszystkim poprzez pocztę, pisali listy. Ktoś, kto oczekiwał jakiejś wiadomości, to on potrafił codziennie albo biegać na pocztę, albo wyglądać, czy już ten listonosz nadchodzi. A gdy taki list od drogiej osoby otrzymywał, to potrafił go kilka razy czytać. Następnie chował gdzieś, zbierał taką korespondencję. I my na przykład dzisiaj dużo wiemy o dawnych ludziach właśnie z tej korespondencji, która była przez tych dawnych ludzi właśnie gromadzona, i możemy się o nich dowiadywać. No i on napisał mi później w SMS-ie, gdy już ten list otrzymał, napisał, ja też mu tam oczywiście powiedziałem, napisałem, że go kocham, że jest mi bardzo ważną dla mnie osobą. No i tylko taki SMS-ik krótki: tato, fajny list. A wczoraj otrzymałem jakby jeszcze kolejną taką niespodziankę, bo dowiedziałem się, że on sobie ten list zachował. O, i to było już coś wspaniałego, tak? No i teraz, drodzy, właśnie kontakt z Bogiem. Możemy się do Boga modlić, ale kolejnym takim sposobem kontaktu z Bogiem to mamy od Boga list. Ten list, to czekajcie, ile to według tego mojego wydania on ma stron? 1352 strony. I to takie bite strony, nie, że tam są jakieś duże litery czy wielkie obrazki. 1352 strony. Mamy taki wspaniały list od Boga. On jest troszkę tak by pisany do ludzi, którzy są jakby troszkę nie dzisiejsi, bo dzisiaj to najczęściej krótkie informacje. Ale nad Bożym listem to trzeba tak troszkę podumać, zatrzymać się, a czasami to właśnie trzeba się pomodlić, i to nie czasami, ale często powinniśmy to czynić. Panie Boże, bo ja chciałbym dobrze zrozumieć ten list od Ciebie. Proszę, daj mi swojego ducha, abym zrozumiał, co w tym liście jest tak naprawdę napisane, co Ty chcesz mi powiedzieć. Ja nie zawsze to rozumiem, co Ty do mnie mówisz. Nie? A więc modlitwa jest właśnie tym elementem, który także pomaga nam ten list zrozumieć, który mamy od Boga. I drodzy, świat by był zupełnie inny. Zupełnie inny byłby ten nawet nasz grzeszny, upadły świat, gdyby ludzie na całym świecie ten Boży list czytali i przynajmniej starali się. Wiemy, że jako ludzie upadli, to słabo nam to wychodzi, ale przynajmniej żeby się starali według tego listu żyć, to naprawdę zupełnie inny byłby świat.
Tak. Czy Bóg się nami interesuje? Oczywiście interesuje się. Chociaż na nasze prośby nie odpowiada często tak, jak my byśmy tego oczekiwali, tak? Tylko on ma swoją wizję odpowiedzi na nasze prośby. Czasami czeka z odpowiedzią. Czasami doświadcza nas, wystawia na próbę naszą wiarę i cierpliwość. I w ten sposób nas uczy. Uczy, bo on jest naszym nauczycielem, a my jego uczniami. Wychowuje nas. A propos, czy Bóg istnieje, bo myśmy założyli, że Bóg istnieje i ja akurat się tym nie zajmowałem przy wcześniejszym slajdzie, ale drodzy, pozwólcie, że nie pozostawimy zupełnie bez jakiegoś rozważania tego, no w sumie bardzo ważnej kwestii, czy Bóg istnieje, prawda? No bo jeśli człowiek jest wychowywany w wierze, że Bóg istnieje, no to na ogół ludzie w to wierzą. Ale przypominam sobie kiedyś rozmowę z młodym człowiekiem, który był wychowywany w rodzinie ateistycznej. I on na kwestię, czy istnieje Bóg, to odpowiedział mniej więcej w ten sposób. Wiem, że Boga nie ma, ale czasami przychodzą na mnie takie myśli, że a może On jest. A może On jest. No i gdy on to odpowiedział, to pomyślałem sobie, to jednak ci niewierzący to też mają jakieś takie wątpliwości, tylko oni mają w drugą stronę, że no, gdyby ten Bóg był, to troszkę by im to zburzyło, prawda? To, co tam robią, czynią. A ja czasami mam na odwrót, wierzę, że Bóg istnieje, ale czasami przychodzi wątpliwość w to istnienie Boga. Profesor Krzysztof Messner, on jest wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzi całkiem ciekawe, takie popularno-naukowe wykłady. One są dostępne na internecie. Ja przypadkiem trafiłem na niektóre z nich. Między innymi jest to człowiek, który jest specjalistą dotyczącą historii wszechświata widzianego z punktu widzenia ewolucjonistycznego, czyli ten wielki wybuch i tak dalej i tym podobne. Bardzo na ten temat ciekawie mówi, chociaż ja jako człowiek wierzący Biblii, tak jak to mniej więcej jest napisane, nie zgadzam się oczywiście z tą jego wizją. Ale on na tych swoich wykładach też podjął kwestię istnienia Boga. Czy Bóg istnieje? No i chociaż o kwestiach naukowych miał dużo do powiedzenia, to w tą kwestię bardzo szybko załatwił. Mówi tak, ja wierzę, że Bóg istnieje. Wierzę w to jako naukowiec. A przekonuje mnie o tym fakt, że w świecie przyrody, fizyki istnieją prawa. I my jako naukowcy odkrywamy te prawa, ale ktoś te prawa musiał wymyślić i zastosować w tym stworzeniu, tak? No i on mówi, na podstawie tego, że istnieją prawa fizyki, to doszedł do wniosku, że ktoś te prawa wprowadził w czyn, zastosował i właśnie tą osobą, która te prawa przyrody fizyki ustanowiła, to jest osoba Boga. Tak króciutko tą sprawę istnienia Boga załatwił. Oczywiście na temat istnienia Boga to też można tutaj całe długie wykłady mówić, ale przyjmijmy, że to, co powiedział ten naukowiec, jest takim dosyć mocnym argumentem za tym, że Bóg istnieje. Drodzy, ja tylko do tego jeden dorzucę jeszcze element. Proroctwa Biblii. To jest też taki potężny argument, który mówi, że ktoś rzeczywiście jest i że proroctwa Biblii się spełniają. Tak jak były wcześniej spisane, zapowiedziane, to one potrafią się spełniać. Tak. A więc w naszym haśle Bóg jest na pierwszym miejscu. Bóg jako stwórca, jako zbawca jest najważniejszy. Ale czy rzeczywiście jest najważniejszy?
pytam osobiście każdego z nas i zachęcam do tego, żeby to pytanie osobiście sobie postawić. Czy w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy jest najważniejszy? Czy jest głównym celem mojego życia istnienia? Co to w ogóle by oznaczało, że Bóg jest najważniejszy? Proszę bardzo. O, gdyby ktoś teraz podniósł rękę i chciał się wypowiedzieć na ten temat, to by mi się to bardzo spodobało. Co to oznacza, że Bóg jest najważniejszy? To pozwólcie, że też pewną anegdotę opowiem. Jak zauważyliście, kościółek, do którego dzisiaj żeśmy przyszli, nasze miejsce zgromadzeń jest stosunkowo skromne. Staramy się, żeby nasze miejsca zgromadzeń były czyste, ale nie ma tu zbyt wielu funkcjonalnych, ale nie ma tu zbyt wielu na przykład ozdób. I pewna dziewczynka, która była przyzwyczajona od maleńkości przychodzić właśnie na tego typu miejsce zgromadzeń, pewnego razu została zaprowadzona do takiego kościoła, jak to nazywamy, wielkiego, wspaniałego. No i gdy tam weszła, to była ogromnie zdziwiona. Tyle obrazów pięknych, tyle złoceń, wspaniałe witraże w oknach. Nie? No i osoba, która starsza, która tą małą dziewczynkę zaprowadziła, to powiedziała tak, gdy ją zapytała, jak ci się podobało. No ten kościół jest piękniejszy, ale kościół, do którego ja chodzę, jest ważniejszy. Tak to dziecko odpowiedziało. Jest piękniejszy, ale ten, do którego ja chodzę, jest ważniejszy. No tak właśnie do tego hasła. Czy Bóg jest w naszym życiu najważniejszy? Bo to, drodzy, naprawdę jest pytanie, kwestia głęboka, prawda? Co by to oznaczało, jeśli przyjmujemy, że w naszej dewizie życiowej, czy jest to nasza dewizja życiowa, Bóg, honor, ojczyzna? No, pozwólcie, że dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, ale przyjmuję, że jeśli chodzi o pierwszą część, to raczej jako osoby wierzące nie mamy wyjścia. Musimy się z tym zgodzić, że Bóg jest na pierwszym miejscu. A to oznacza, że w naszym życiu powinniśmy dążyć do poznania Boga. Czyli powinniśmy starać się jak najwięcej o Bogu dowiedzieć, zdobyć o Nim wiedzę, nawiązać z Nim społeczność, tak? Czyli to, co żeśmy tam wcześniej mówili, że On chce się z nami kontaktować i że daje nam pewne możliwości kontaktu. Nawiązać z Nim społeczność, a nawet bliską relację, tak? Tak byśmy mogli powiedzieć przyjacielską relację. To oznacza właśnie między innymi to, że Bóg jest dla nas najważniejszy. A tutaj Pan Jezus podaje jeszcze jeden aspekt związany z tym, że Bóg jest na pierwszym miejscu i że my Go kochamy i chcemy być w związku z tym posłuszni Jego woli. Tak? I Pan Jezus tutaj powiedział w zdaniu, które możemy odnieść do Jezusa jako Boga, prawda? Bo tak Go Biblia przedstawia. I możemy powiedzieć, że posłuszeństwo jest też elementem tego, że jeśli Bóg jest najważniejszy, to nasze życie powinno biec w harmonii z wolą Boga, w posłuszeństwie Jego radom, a czy też nawet nakazom, bo są rady, ale są też nakazy. Czasami Bóg, jak człowiek na coś nie ma ochoty, to mówi, no to dobrze, no to ja ci radzę w ten sposób, ale ty, skoro ty chcesz
inaczej, no to popróbuj tego, no i zobaczymy, jak na tym wyjdziesz, czy ci się to ostatecznie będzie podobać, czy lepiej jest tak, jak ja ci mówię. Ale w pewnych sprawach Pan Bóg mówi nie, tutaj są przykazania i naprawdę będzie dobrze, jeśli będziesz ich przestrzegał, bo po prostu inaczej grzeszysz. Inaczej występujesz, krzywdzisz bliźniego, czy po prostu obrażasz Boga. Tak? I tam, w tamtym haśle jest jeszcze jeden bardzo element ciekawy, prawda? Bo mamy miłość i posłuszeństwo. I według tamtego wcześniejszego tekstu, możemy na chwilkę jeszcze do niego wrócić, to Bóg tutaj mówi, że najpierw jest miłość do Boga, a z miłości wypływa posłuszeństwo. Nie na odwrót, tak? Jeśli mnie miłujecie, to przykazań moich przestrzegać będziecie. No właśnie, posłuszeństwo i miłość. Czy ktoś jest na tym miejscu, kto ma młodsze rodzeństwo? Są takie osoby? No, sporo. A ktoś, kto jest w najstarszym spośród rodzeństwa? Są też takie osoby, całkiem sporo. No i tutaj pozwoliłem sobie taki napisać podtytuł Problem starszego syna. Bo znajduję w Biblii takie historie, które pokazują, że czasami starsi synowie, czy starsze osoby w rodzeństwie, bo to myślę, że i dotyczy też w pewnym sensie i ich mężczyzn i kobiet, mają pewien problem. Na przykład wiemy o Kainie, że był Kain i Abel i kto był starszy? Kain był starszy. I należy się spodziewać, no, że kiedy byli ci bracia młodzi, no to kto, który za kim chodził? Młodszy chodził za starszym. Starszy był dla niego prawie jak tata. Uczył go różnych rzeczy. Na pewno ten młodszy był mu posłuszny. No a tutaj w pewnym momencie się coś zmieniło, prawda? Bo ten młodszy poszedł własną drogą. I chociaż Kain postąpił w jakiś tam określony sposób, to Abel nie chciał tak jak Kain, prawda, tylko posłuchał Pana Boga. Nie? No i to Kainowi bardzo się nie spodobało. Także gniew, złość. Nie było tam miłości. Nie było też w związku z tym posłuszeństwa. A jeszcze jest inna historia. To przypowieść o miłującym ojcu, jak ktoś powiedział, tak? Bo to nie przypowieść o synu marnotrawnym, ale to przypowieść o miłującym ojcu. I tam jest też dwóch synów. Ten, który poszedł z domu ojca, to był młodszy czy starszy? Młodszy, tak. Młodszy odszedł, a starszy służył Bogu. Czyli troszkę odwrotnie jak w przypadku Kaina, tak? To starszy pozostał, ten młodszy gdzieś chciał iść swoją drogą, pohulać troszkę, nie? Ale znowu było coś takiego, że była zawiść względem brata, nie? No i znowu ten starszy był niezadowolony, że ojciec tak przywitał tego młodszego, no i dlatego ojciec musiał mu coś tłumaczyć: synu, no ty służysz mi, ale ty nie rozumiesz, że to, co moje, to jest twoje. Nie rozumiesz, że powinniśmy się cieszyć razem, że twój brat, ten, który był zgubiony, się odnalazł. I to także powinna być twoja radość. A nie musisz się tutaj martwić, że coś jest moje, coś jest jego. Wszystko jest, co jest ojca, to jest także dzieci. No, a więc jest taki problem, o którym mówi Biblia, że czasami to własne ja, a w przypadku właśnie tych starszych, którzy są jakby z tytułu urodzenia obdarzeni takim większym autorytetem niż ci młodsi, to potem jest takie troszkę zderzenie, gdy już każdy jest niezależny.
Tak, ale z tego chcemy zapamiętać, że miłość, najpierw należy pokochać Boga, a potem to posłuszeństwo jakby samo przyjdzie, prawda? Dobrze, mamy kolejny tekst, który jest ważny, a który mówi o tym, że rzeczywiście Bóg jest, powinien być na pierwszym miejscu. A więc był pewien człowiek, który zadał Jezusowi pytanie, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? To był młody człowiek czy starszy? Ci, którzy czytają. Znowu mamy do czynienia z młodym, tak? No i on postawił pytanie, jakbyście określili to pytanie, dobre czy złe? Dobre pytanie. Co prawda jest ten element takiej prywaty w tym, byśmy powiedzieć, bo co mam robić, żeby mieć z tego korzyść, nie? A ta korzyść, no to jest życie wieczne, to jest ta korzyść, którą chciałbym osiągnąć, no ale ja nie chcę się Panu Bogu sprzeciwiać, ja chcę iść tą drogą, którą... I drodzy, dzisiaj w ogóle często ludzie nie zadają sobie takiego pytania, żyją chwilą. To pytanie wskazuje, że ten człowiek myślał perspektywicznie, tak? Ocenił swoje życie, że to moje życie jest przejściowe i w związku z tym jest pewien cel, który ponad to życie jest. A dzisiaj często ludzie myślą tu i teraz, a co jutro, pojutrze, no to wtedy będę o tym myślał, jak to jutro, pojutrze przyjdzie. Natomiast tutaj jest pewna perspektywa w tym pytaniu i to dobra perspektywa, bo cierpliwość to jest taka rzecz, która powinna być w tym spisie zalet chrześcijańskich, cierpliwość jak najbardziej. No i pewne planowanie także tutaj, rozsądek jak najbardziej. Nie? No więc my znamy tą historię. Ja może dzisiaj nie będę jej rozwijał. Wiemy, że ten młody człowiek miał jednak pewne bożki, które spowodowały, że on wybrał inaczej niż Jezus do niego zaapelował. Było przede wszystkim ta majętność, bogactwo, które odziedziczył, bo nie sądzę, żeby jako młody je wypracował, ale już jako młody człowiek był tak do tego przywiązany, że nie był w stanie tego zrezygnować. No a już życie takie związane z samopoświęceniem, z życie nakierowane na dobro bliźniego, to było dla tego człowieka za dużo. Nie? A czasami Bóg żąda od nas, zaprasza nas, nie? Czy mówi, ja cię widzę w służbie takiej. Ten człowiek był zdolny zapewne, nadawał się do tej służby, do której Pan Jezus go powołał, no ale jednak bogactwo stanęło na przeszkodzie. Nie? No właśnie, więc, ale drodzy, tam też jest odpowiedź, na którą jeszcze na chwilkę się zatrzymajmy, bo Pan Jezus mówi tak, dlaczego ty mnie nazywasz dobrym? Prawda? Bo jedna z wersji Ewangelii mówi, że on też powiedział do Jezusa, nauczycielu, dobry. No i Jezus mówi, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Jeden jest dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, to przestrzegaj przykazań. Żeby nie było wątpliwości, o jakie przykazania chodzi, no to Jezus odpowiada, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, czci ojca. Jezus skazał wyraźnie na dekalog, prawda, jako na normę moralną chrześcijaństwa, z którą w harmonii, w posłuszeństwie człowiek, każdy, który myśli poważnie o życiu wiecznym, to powinien być jego standard moralny i według tego powinien starać się żyć, ale coś więcej, tak? Od chrześcijanina żąda się coś więcej niż tylko posłuszeństwo, bo nasze posłuszeństwo nigdy nie będzie doskonałe, tak? Nigdy nie będzie wystarczającą zapłatą, jakby to niektórzy ludzie określili,
bo za nasze zbawienie nie ma ceny, którą byśmy mogli zapłacić. To nie srebrem, nie złotem, ale drogą krwią Pana Jezusa jesteśmy zbawieni. No i drodzy, jeszcze jedna biblijna historia, która mówi o tym, że rzeczywiście Bóg powinien być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Nie tylko na sztandarze, bo to jest, byśmy się zgodzili, prawda? Jeśli ktoś mówi, że Bóg jest w jego życiu na pierwszym miejscu, a my potem obserwujemy, że to tak nie jest, jak on mówi, bo zachowuje się w sposób skandaliczny, obraża swoją żonę, nie interesuje się swoimi dziećmi, zarobek przepija, prawda, czy na jakieś rzeczy takie godne nagany wydaje, no to o czym tu mówić, tak? Może mieć pięknie chodzić, siedzieć w pierwszym rzędzie tutaj, choćby w naszym kościółku, ale jeśli deklaracje rozmijają się z praktyką, no to oczywiście mówimy o obłudzie, o kłamstwie, nie? My tak nie chcemy. Dlatego to hasło Bóg, honor ojczyzna, Bóg naprawdę ma być na pierwszym miejscu. No i właśnie w kwestii posłuszeństwa znowu mamy taką kwestię, że przystąpił do Jezusa jeden z uczonych w piśmie i zadał mu pytanie, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich. No i odpowiedź Jezusa. Pierwsze przykazanie jest to: słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego swego serca i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. A więc przykazania miłości są na pierwszym miejscu, a w szczególności przykazanie miłości Boga. Dzisiaj mówimy o Bogu, On nas interesuje. A więc przykazanie miłości Boga. Spróbujmy się zastanowić, bo tutaj właśnie wybrałem Ewangelię Marka, bo ona rozwija to jakby najbardziej tak całościowo, opisowo. Mówi tutaj o czterech elementach miłości Boga. Że ja jako chrześcijanin mam miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej myśli i z całej swojej siły. I spróbujmy się właśnie nad tym zastanowić. No bo na przykład, może niekoniecznie po kolei możemy to rozbierać, z całej myśli, sądzę, że to będzie najłatwiej nam zrozumieć, czyli naszymi myślami mamy wielbić Boga, mamy Go poznawać, odrzucać jakieś myśli, które by nas prowadziły na manowce, prawda, które by nas prowadziły do grzesznych rzeczy, prawda? Ale raczej, czy też gdy mamy różne takie wzburzone myśli, to wybieramy te, które prowadzą do pokoju, do przebaczenia, do wyrozumiałości i tym podobne, nie? A więc myśli poświęcamy Bogu, odrzucamy to, co złe. To wcale nie jest takie proste, nie? Żeby to robić, ale Bóg nas do tego zaprasza, nie? Abyśmy naszymi myślami wielbili Boga. No, drodzy, z całej duszy. Co to znaczy, że miłować Boga z całej duszy? Co to znaczy w tym wypadku słowo dusza? Bo słowo dusza jest rzeczywiście wieloznaczne. Nie? Przede wszystkim, gdy Biblia mówi w Nowym Testamencie o duszy ludzkiej, o duszy naszej, tak, to mówi o elemencie uczuć. Nie? Świat uczucia to jest świat taki duchowy, byśmy powiedzieli, tak? Mówi o zmysłach ludzkich i mówi także o zdrowiu ludzkim, bo duszą według Biblii nie jesteśmy tylko w elemencie takim abstrakcyjnym, czy też właśnie duchowym, jak świat uczuć czy zmysłów,
ale także dusza to po prostu człowiek, więc całym sobą, także tym elementem związanym z troską o zdrowie, a zgodnie też z zasadą, że w zdrowym ciele zdrowy duch, zdrowa dusza, a więc z tym obszarem naszego życia także mamy Boga chwalić. Nie? A z całego serca, to może troszkę się pokrywa z określeniem z całej duszy, ale też badacze wskazują, że to, co intymne, najgłębsze, najbardziej drogie ludzkiej osobie, także poświęcamy Panu Bogu. Bóg jest dla nas najbardziej głęboki, najbardziej drogi. Biblia mówi o rozważaniach serca, nie? Czyli też o świecie takiej myśli, która jest związana z daną jednostką. No i drodzy, jeszcze mamy jeden element z całej siły. I znowu odwołam się tutaj do świata rodziców i dzieci, który nam jest dosyć bliski, bo wszyscy albo dzieci, albo rodzice, tylko różna czasowa tutaj odległość, prawda, tych naszych etapów życia. Ale gdy rodzic ma dziecko i mówi tak, no pokaż, jak mnie kochasz. No to dziecko przychodzi, bierze za szyję tatę, mamę i ściska jak najmocniej, prawda? I mówi, to jest to, że ja cię tak mocno kocham. Im mocniej, to znaczy, że tym bardziej ciebie kocham. A jeszcze nam się wydaje, że no mocno, ale mówi, a jeszcze pokazuj jak mocno. No to jeszcze, aż te zęby tam ściska, tak? Tak? Czyli to jest ta cała siła, tak? No, spodziewam się, że gdyby mężczyźni w dorosłym czasie tak kochali z całej siły swoje żony, to by je podusili, tak jak to dzieci robią, ale tutaj ta siła, drodzy, to jest bardzo ciekawe, nie? Bo siłą człowieka to nie tylko jego mięśnie, ale to jego autorytet. Autorytet wśród otoczenia, to jego wpływ na innych, to jest też jego siła, prawda? Jeśli on jest dla innych osób kimś ważnym, to są jego zdolności, którymi może też wpływać na innych ludzi. To jest jego majętność, to co posiada, to też jest jego moc, jego siła, bo tą majętność może wykorzystywać w różny sposób, tak? No i także jego aktywności, jego styl życia, to też jest jego siła. I Pan Jezus tutaj mówi, że z całej siły, czyli tym wszystkim, co masz i w świecie materialnym, i zdolności, i aktywności, i wpływu na otoczenie, to tym masz wszystkim kochać Pana Boga. Ja muszę powiedzieć, gdy ktoś mi na to zwrócił uwagę, to jakby to przykazanie to dwa razy takie obszerniejsze się stało, prawda, przez ten element właśnie, który dotyczy tej ludzkiej siły, tak? A więc miłość Boga obejmuje wszelkie tak naprawdę sfery ludzkiego życia. No i to jest cudowne. To jest wspaniałe. No i teraz tak, no mamy tego Pana Boga kochać. No ale skąd tą miłość wziąć? Jak to robić, żeby tego Pana Boga kochać? Bo w końcu to można powiedzieć, no Panie Boże, Ty mi każesz siebie kochać, ale ja nie mam siły Ciebie kochać. Ja nie daję rady, jak ja własne dzieci się nieraz złoszczę, żona czy tam mąż też, mam tyle do niego, a Ty jeszcze mi siebie każesz kochać. No jak ja to mam wszystko czynić? No, może to być trudne, tak? Człowiek może się starać, a może mu to nie wychodzić. Nie? I tutaj, drodzy, kilka takich myśli, może już powoli schodząc do finiszu naszego rozważania.
Jest kilka pięknych tekstów biblijnych. Ja myślę, że te teksty to warto by było nawet na pamięć mieć w swoim sercu. W pierwszym liście Jana możemy przeczytać taką myśl. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Czyli tak naprawdę to nasza miłość do Boga to jest tylko pewnego rodzaju odbiciem tej miłości, którą Pan Bóg w naszym kierunku, taka rzeka miłości od Boga płynie, czy światło miłości, jakbyśmy to nie określili, tutaj poeci mogą się i też inni artyści wypowiedzieć w sposób wspaniały, prawda? Ale my tylko cząstkę tej wielkiej Bożej miłości odbijamy, tak? A odbicie miłości wcale nie jest trudne, bo jeśli rozumiemy, że ktoś w naszym kierunku ma serdeczne, ciepłe uczucia, to ta wdzięczność i życzliwość i uśmiech w kierunku tej osoby sam jakby pojawia się na naszej twarzy i to nie jest nic trudnego. Drodzy, kocha nas Bóg? Kocha Ciebie Bóg? Czy jesteś o tym przekonany? Czy doświadczyłeś Bożej miłości? Pomyśl o tym. W pewnej książeczce chrześcijańskiej jest napisane takie zdanie. Gdybyśmy mieli myśleć o Bogu tylko wtedy, gdy On okazuje nam przejawy swojej miłości, to nasze myśli musiałyby być przy Bogu ustawicznie. Cały czas byśmy musieli myśleć o Bogu i okazywać Mu wdzięczność. Tak, bo każdy nasz oddech, każde uderzenie serca, każda aktywność, jaką podejmujemy, to jest z Bożej inspiracji. Każdy właśnie serdeczność, którą drugiej osobie, czy dziecku, czy współmałżonkowi okazujemy, to właśnie jest od Boga. To jest od Boga. A więc na tym polega miłość, że Bóg jest miłością. Nie człowiek, ale Bóg jest miłością. I drodzy, kończąc, jest taka książka, ja lubię dawniej, to miałem więcej czasu, teraz nie mam czasu, książki takie popularno-naukowe, w ogóle nauka to jest ciekawa sfera ludzkiego funkcjonowania. Kiedyś przeczytałem, że spośród różnych zawodów to najbardziej nie chcą iść na emeryturę właśnie naukowcy, pracownicy naukowi, prawda? Oni nie chcą iść na emeryturę. Inne zawody, no to tam zależy jeszcze, jaki kto ma zawód. Wiadomo, że ciężkie, jakieś szkodliwe zawody, no to ludzie uciekają, prawda? Ale naukowcy, mimo że już wiek emerytalny, to oni nie chcą. Oni w dalszym ciągu chcą odkrywać, chcą młodzież edukować w sprawach wiedzy, no bo nauka jest taka właśnie odkrywcza, inspirująca, ciekawa. Jest taka książka, która nosi tytuł napisana przez Carl Sagan, amerykański naukowiec zajmujący się sprawami badania kosmosu, statków, wysyłania w przestrzeń kosmiczną, napisał taką książkę Błękitna kropka. Ona jest wydana także w języku polskim. Kiedyś do mojego domu właśnie ten syn, o którym wspomniałem, mówiąc o liście, przyniósł tą książkę i mówi: tato, przeczytaj sobie fragment tej książki. No i w tej książce było ukazane zdjęcie. To akurat, które ja tutaj pokazuję, jest troszkę tak przesadzona ten punkcik, który tutaj widzimy. Tak naprawdę to ten punkcik umieszczony w niebieskim kółeczku jest taki sam jak te inne punkciki. Tam nieco tylko może bardziej jaśniejszy akurat od innych punkcików na niebie.
Jest to zdjęcie wykonane z sondy Voyager. Ja nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś słyszał o misjach Voyagerów. To były lata 70., kiedy właśnie z przylądków Canaveral, z przylądka Canaveral wystrzelono dwie sondy kosmiczne Voyager. A wystrzelono je dlatego, gdyż zdawano sobie sprawę, że w latach 70. był szczególny układ planet, który sprzyjał, że te sondy mogły lecieć do tych najdalszych planet w naszym Układzie Słonecznym, gdyż kolejne planety jakby umożliwiały przyspieszenie tych właśnie statków kosmicznych. No i właśnie zdając sobie z tego sprawę, naukowcy zdobyli fundusze, rząd to przyklepał i sondy Voyager poleciały i dzięki właśnie ich działalności, zresztą do tej pory jeszcze działają te sondy Voyager, za kilka lat mają zakończyć swoją działalność, one właśnie wyleciały i penetrowały i wiele wspaniałych odkryć, między innymi dotyczącymi tych właśnie wielkich planet, Uranu, pasa Kuipera, dzięki właśnie tym sondom. Ale na sondzie Voyager już zdawali sobie naukowcy sprawę, że tutaj jeśli chodzi o optykę, to już wysiada, jest szansa zrobić ostatni raz zdjęcie. Nie? I właśnie ten Carl Sagan działał w kierunku, żeby ostatnie zdjęcie, jaka sonda Voyager wykona, to żeby ona zrobiła zdjęcie Ziemi. I to zdjęcie Ziemi to jest właśnie, to jest ta kropka, to jest Ziemia. I ona jest w przestrzeni kosmicznej, już tam praktycznie jej nie widać. Ale jakaś tam kropeczka mniejsza od piksela tam funkcjonowała. No i Carl Sagan napisał piękny taki prozą myśl, że na tej właśnie kropeczce, która z punktu widzenia układu naszego słonecznego jest tylko kropeczką, tak? A z punktu widzenia naszej galaktyki to jej nie ma. To jest pyłek niewidoczny w ogóle. A z punktu widzenia całego wszechświata, no to całkowicie to jest gdzieś zagubione, tak? I na tej ziemi to wszystkie nasze emocje, wszystkie walki, wszystkie jakieś przełamywania, wojny, tak? To i miłość, i ludzki gniew, i ludzkie życie tam gdzieś na tym małym, zagubionym pyłku we wszechświecie. No i teraz on, a jest to ciekawe, że to napisał człowiek niewierzący, bo tak właśnie Carl Sagan negatywnie o religii się wypowiada, ale pozwólcie, że ja to wykorzystam jako człowiek wierzący, bo to, co napisał, jest prawdą. To naprawdę nic nieznaczący mały pyłek w kosmosie. Ale Biblia mówi o tym pyłku tak, że są to rzeczy te, co się dzieją na ziemi, co aniołowie w te rzeczy pragną wejrzeć. W dzieło zbawienia, które Bóg dokonuje z punktu widzenia Bożego. Dzieci Boże, które żyją na tej planecie, to jest coś szczególnie cennego dla Boga. To On tutaj przybył, żeby to ratować, żeby to nie zginęło. A jeszcze ma inny plan, że właśnie z tych tam gdzieś zagubionych na tym pyłku to sobie chce zrobić szczególnych, naród królewski, kapłański, którzy będą królować na wieki wieków. I drogi przyjacielu, drogi bracie i siostro, tym królewskim obywatelem całego wszechświata to jest, możesz być ty i mogę być ja. I to jest coś wspaniałego. A więc nie tylko my mamy pewien, źle powiedziane, obowiązek względem Boga, miłować Go całym sobą, tak? Ale tak jak żeśmy powiedzieli, odbijamy tą Bożą miłość. Ale Bóg ma rzeczywiście i w przyszłości coś cudownego dla nas w
perspektywie, co my tylko częściowo dzisiaj możemy zrozumieć. Tak, ta mała kropeczka, ta błękitna kropka w planie całego wszechświata to rzeczywiście coś niezwykłego i doniosłego, a my jesteśmy cząstką tej historii. I mnie kiedyś wydawało się, że moje życie to jest takie szare, nieciekawe, nudne. Dzisiaj już tak nie powiem. A zwłaszcza wtedy, gdy opowiadam nieraz zwykłe historie, które przeżyłem i obserwuję, że dla innych to są naprawdę ciekawe te historie i że oni z zainteresowaniem tego słuchają. Tak, drodzy, życie każdego z nas jest wyjątkowe, a będzie tym bardziej wyjątkowe, gdy będzie przeżyte z Bogiem. Czego życzę i sobie, i Państwu. Chciałbym na koniec zaproponować, w związku z tym, że mówiliśmy o Bogu i że mówiliśmy także dzisiaj o tym, że możemy się z Nim skontaktować i podziękować Mu właśnie przez modlitwę, abyśmy z tego przywileju chrześcijańskiego na koniec naszego spotkania skorzystali. I chciałbym poprosić, abyście powstali, a ja będę modlił się własnymi słowami. Łaskawy Boże, chcę podziękować Tobie za to dzisiejsze spotkanie ewangelizacyjne, gdzie mogliśmy mówić o Tobie, drogi Ojcze, o tym, że jesteś w naszym życiu rzeczywiście wyjątkową osobą, ważną i że warto mieć pewne myśli przewodnie, idee przewodnie w naszym życiu, gdyż nasze życie jest takie puste, bezcelowe, związane tylko z rzeczami, które i to w końcu, gdy je zdobywamy, nie dają nam pełnego zadowolenia i szczęścia. Ale to Ty włożyłeś w serca człowieka pragnienie wieczności, pragnienie zbawienia, pragnienie miłości. I drogi Boże, pragniemy podziękować Tobie, że Ty jesteś właśnie tym źródłem tych wszystkich dobrych cech i że chcesz nas prowadzić przez życie i chcesz nam dopomagać i chcesz nas uczyć, jak kochać i miłować. I zapraszamy Cię, abyś był przewodnikiem w naszym życiu. Amen. Chciałem serdecznie podziękować Państwu, że przybyliście na nasze spotkanie dzisiejsze. Zapraszam serdecznie na kolejne, jutrzejsze spotkanie, które myślę będzie również ciekawe, poruszające ważne, istotne kwestie. Jutro akurat będziemy mówili o tym, tej drugiej części naszego hasła, czyli troszkę o honorze. Co dla mnie, gdy przygotowywałem, było takie, wydawało mi się, że to może najmniej ważne mówić o tym honorze, ale gdy zagłębiłem się w temat, no to nowe jakieś myśli, wierzę, że ten wykład będzie ciekawy jutrzejszy, warto przybyć. Drodzy, warto się w ogóle ruszać. Przyznacie, prawda? Po co macie tylko w domu siedzieć, patrzeć w telewizor, jak możemy się razem spotkać, zaśpiewać Panu Bogu na chwałę pieśń, prawda, może poznać nowe, ciekawe osoby, no i coś dowiedzieć się może z Biblii, co i dla Was może być odkrywcze. Serdecznie zapraszam, jeśli Wam się spodobało, to jeśli macie w domu kogoś, kogo też możecie zabrać ze sobą, czy w gronie przyjaciół, to przyprowadźcie ich tutaj jak najbardziej, będziemy się cieszyć. Jeśli ktoś może chciałby jeszcze coś zapytać na koniec... Proszę bardzo.